Cześć. Dzisiaj pokażę wam mój nowy zakup, czyli obiektywy. E, przede wszystkim to, co dla mnie się tutaj liczy, to obiektyw makro. Ja już to mam oczywiście złożone. Tymę mm, od razu, co jest najważniejsze. Dzięki obiektywowi makro możecie przybliżyć na dane zwierzę bardzo mocno i je zobaczyć naprawdę bliska. E, właśnie tak wygląda ten obiektyw. Oczywiście mam tu jeszcze dwa inne. Mm, rybie oko i szerokokątny, ale to myślę, że w jakimś innym odcinku w przyszłości, może z jakiejś wyprawy w naturę. Obiektyw nakładamy na telefon y, jak klips y, na aparat. Y, po nałożeniu z takiej odległości, spróbuję w sumie tak wam pokazać, to trzeba dopasować, to nie będzie nic widać. Dosłownie y, mgła. Dopiero jeśli przybliżycie jakiś obiekt yy, razem z tym obiektywem, yy, to wtedy zobaczycie o co chodzi. Na pierwszy test wziąłem tarachodula panterina, czyli modliszkę panterę. Chcę wam pokazać ogólnie jak to działa. Musicie naprawdę bardzo blisko dać aparat, żeby cokolwiek wyszło. W przeciwnym razie nic się nie uda. Yy, ja ogólnie mam oświetlenie w tym momencie bardzo mocne. Bo z jednej strony jest mocny LED Taka, nie wiem sobie jak to się nazywa Pokażę Wam pod koniec odcinka A naprzeciwko mnie jest blenda Czyli takie coś co odbija światło Więc bardzo dobrze jest to doświetlone Teraz popatrzcie na lewego czułka Jeśli się porządnie przypatrzycie To można zobaczyć tam takie włoski O, modliszka się spojrzała Wytargałem trochę modliszkę z pojemnika Żeby się pokazała jak widzicie, to się wszystko mm, trzęsie, bo nie mam statywu i też ta odległość między modliszką a moim aparatem to jest dosłownie centymetr w tym momencie. Tego nie mam jak użyć statywu, ale to dopracuję w przyszłości. Jak widzicie, te przybliżenia są naprawdę świetne. Jak na, oczywiście, telefon. Ja to wszystko nagrywam telefonem. Teraz zdjąłem obiektyw, żeby wam pokazać, co by było, jakbyście przyłożyli tak blisko. Aparat do modliszki bez obiektywu, no różnica jest. Tara Hodula panteryna już w swoim pojemniku. Teraz przyszła pora na mrówki. Chcę też pokazać na innych stworzeniach przykład, jak to działa. No, jak widzicie, zbliżenia mogą być naprawdę świetne dzięki temu. Trochę źle mam ustawioną kamerę. Pu, nie kamerę, tylko oświetlenie, więc może je przestawię trochę. Teraz to wszystko będzie roz, yy, roztrzęsione, ale niestety nic na to nie poradzę. Widać dzięki temu obiektywowi bardzo dużo szczegółów, że aż szok, że takie małe urządzenie, właściwie kawałek szkła, yy, może dzięki aparatowi z telefonu zrobić takie zbliżenie. To jest chyba największa robotnica, nie jestem pewny. Tak, to jest największa. Ona się urodziła z tydzień temu ponad. I jakbym tak miał powiedzieć, jaką rolę spełnia w gnieździe, to póki co żadną. Czasami kroi nasiona. O, a tutaj są jajka, larwy, poczwarki. Co ciekawe, jak zbliżycie na, na przykład yy, mak, spróbuję go wyostrzyć, to widać, że ma w sobie takie pory. Nie wiedziałem w ogóle, że tak to wygląda. Ciężko zobaczyć kolory królowej przez to światło, ale ogólnie mm, mam szczęście, bo moja królowa jest wybarwiona tak mocno na czerwono. Kawałek odwłoka ma czerwony i głowę. O, teraz przez łamek sekundy widać było. Ja już ich nie wkurzam, już wystarczająco je powkurzałem dzisiaj. I przechodzimy do następnego zwierzaka. Skakon już co prawda był w jednym odcinku, w yy, poprzednim odcinku, jeśli chcecie go zobaczyć to wejdźcie w poprzedni odcinek, yy, ale myślę, że fajnie byłoby go też tutaj uwiecznić. Poczekam aż się przekręci na drugą stronę i spojrzę się w aparat i wtedy zrobię jakieś zbliżenie. Ogólnie ciężko mi jest wejść do tego terrarium, bo jak widzicie jest całe yy, w jakichś kawałkach yy, trawy i tak dalej, jakichś roślinach aż wam może dalej. I Ciężko mi jest przybliżyć tego skakuna, no bo naprawdę, żeby mm, przybliżyć coś obiektem, makro musicie podejść ekstremalnie blisko, ale spróbuję. I nie chcę go też teraz wypłaszać, bo jeszcze jest sobie chyba karaczana. To, co mogliście zobaczyć, to było czyszczenie skakuna. Ona nadal się czyści. Rozpocząłem dzisiaj tresurę. Oczywiście w cudzysłowie to tresurę, bo tak naprawdę nie możecie wytresować żadnego zwierzęcia, a co najwyżej go przyzwyczaić. Ale stwierdziłem, że skoro skakuny podobno uczą się na błędach, to też uczą się na niebłędach, prawda? Na braku błędów. Dlatego wziąłem go na rękę dzisiaj i zaobserwowałem bardzo ciekawe zachowanie. Skakun chciał się ogrzać i dosłownie się przytulił do mojej ręki. A potem mu dałem karczana, co mogliście zobaczyć na filmie. Następnym celem będzie moja modliszka gwinejska. O nie, chcę mi się wyostrzeć. Bardzo ładna samica, bardzo duża. No już bliżej nie da się zrobić niczego. Ogólnie wyszła z oświetlenia, dlatego jest problem z złapaniem ostrości. Przez moment widać było taki połysk jakby na jej oku, znajdę może obiektyw, widać było taki połysk i to, to jest taki fragment, wiecie co, może ją zdejmę i będę opowiadał dalej. Oczy owadów są zbudowane z omatidów, czyli takich mikroskopijnych, bym powiedział, yy, mozaik. Po prostu takie. Wiecie co, może wam to szybko narysuję, żebyście wiedzieli dokładnie o co chodzi. Znalazłem muchę, zrobię na nią zbliżenie. Niestety nie jest to doświetlone. Mogę ją zgnieść telefonem. O, odleciała. Wiecie co, nie mam talentu rysunkowego, więc pozwólcie, że nie narysuję tego. Po prostu to jest taki wielokąt i tych wielokątów, w jakby tych oczach. Owada może być wiele tysięcy, a w niektórych przypadkach chyba nawet ileś tam milionów. Teraz przeniosę pluskwiaka dwuplamego z tego pojemnika do tego. To jest arena dla mrówek. I spróbuję mu zrobić jakieś dobre zbliżenia. Wiecie co? Bliżej nie potrafię zrobić mm, niczego. Trochę się... O! Widać te omatidia teraz. Widzicie oko zbudowając takich kropeczek? Yy, wiecie co? Nie chcę... Żeby mi ten jak wszedł na rękę, bo to jednak jest zwierzę warunkowo mocno jadowite. Jego jad jest mocny. Jeśli was ugryzie, a właściwie urządli, to naprawdę trzeba się liczyć z bólem. Ale cieszę się, że przynajmniej tyle udało się mm, zrobić. Teraz myślę, że wypadałoby zrobić jakąś małą recenzję tego urządzenia. Yy, powiem wam, że jeśli lubicie robić zdjęcia, filmy owadów, yy, i naprawdę. Yy, Was to kręci, to warto takie coś kupić, bo rzeczywiście można fajne efekty osiągnąć. Mm, w sumie nie spodziewałem się aż takiego czegoś. Naprawdę polecam te obiektywy, bardzo fajne. Jak mogliście zobaczyć po tym odcinku zresztą. Druga informacja, jutro jadę na giełdę do rybnika, giełdę terrorystyczną. Eee, myślę, że na pewno coś stamtąd przywiozę, więc też jutro się pojawi odcinek. Oceniajcie i komentujcie moje filmy. Bo bez tego właściwie nie mam jak się rozwinąć, wasze opinie są najważniejsze. To wszystko w tym odcinku, cześć!